Gwiazdy na dywaniku. W błysku fleszy i świetle kamer gwiazdy prezentują swoje najlepsze kreacje. Będziemy je oceniać. Nie przepuścimy nikomu, kto odważy się postawić nogę na czerwonym dywanie. Za dobry gust pochwalimy, a modowe wpadki bezlitośnie wytkniemy. Nawet najbardziej znanym celebrytom. Zasady są proste. Oceniamy w skali od 1 do 10, a ocenie podlegają tylko stroje. Plotkarstwo pozostawiamy innym. Panie i panowie, zapraszają Joanna Chorodyńska i Karolina Malinowska. Witamy w kolejnym odcinku Gwiazd na dywaniku. Ostatnio sporo było okazji, aby nasze gwiazdy mogły zaznaczyć swoją obecność na czerwonym dywanie. Innym się to udało lepiej, innym trochę gorzej, ale nie było całkiem źle. Nie było, a my dzisiaj to udowodnimy. Zaczynamy. Niestety Dorocie się wydaje, że już jest idealnie, że jest modelką, że jest gazelą na wybiegach. Szukam w głowie, czy ja kiedykolwiek widziałam Kasię Skrzynecką dobrze ubraną. Przemilczmy. Ja bym w ogóle powiedziała o takiej technologicznej poezji.